Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Kontynuujemy temat związany z animacją i dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś, co nazywa się Gimbal Lock. Jest to, mówiąc krótko, blokada przegubu. Jest to jedna z trudniejszych rzeczy i żeby ją dobrze zrozumieć, trzeba poświęcić na nią sporo czasu. Dochodzi też do tego trochę matematyki i takiej wyobraźni przestrzennej. Więc może na początku pokażę, o co chodzi. Otóż jakiś czas temu, próbując robić animacje związane z kostką Rubika, o taką, postanowiłem sobie zrobić animację układania czy też mieszania kostki. No i wydawało mi się to bardzo proste. Wystarczyło zrobić tylko coś takiego. Zaraz powiększę odpowiednie części ekranu, żeby było wiadomo, co się dzieje. I teraz tak, ustawiam się na klatce oczywiście pierwszej. Zaznaczam odpowiednie fragmenty kostki. I naciskam I, aby dodać keyframe'a na rotację. Keyframe rotation. Wszystko jest ekstra. Keyframe'a dodałem w kątach 0,0,0. Ponieważ kostka jest na razie ułożona, chciałbym przekręcić tę ścianę frontową w prawą stronę. Powiedzmy sobie, że zrobię to w klatce 20. A więc ustawiam się w klatce 20. Naciskam R, Y i ustawiam obrót 90 stopni. Jak widać na Y ten obrót jest. I dodaję znowuż keyframe'a w tej 20 klatce. To już znamy z poprzednich części dotyczących animacji, jak takie coś zrobić. Następnie zaznaczam sobie ściany, na przykład ścianę prawą. Zakładam w klatce 20 keyframe'a jeszcze raz na rotację, po to, aby te klocki, które do tej pory nie były obrócone, miały pozycję wyjściową równą 0, również zakluczowaną. I następnie w klatce 40 robię dla nich obrót. To jest klatka 39. Robię w klatce 40 obrót, na przykład w osi X, znowuż 90 stopni. To jest zwykła kostka Rubika, zbudowana tak na szybko. Pokażę może w jakimś innym tutorialu, jak można zrobić ładniejszą kostkę, taką, która nie ma tutaj tych skośnych linii. No ale to nie jest teraz takie istotne. Teraz w klatce 40 znowuż dodaję keyframe'a i wszystko jest ekstra. A więc przekręćmy sobie może teraz ścianę, na przykład górną, w jeszcze jedną ze stron, więc zaznaczam znowuż wszystkie kostki z górnej ściany, nakładam na nie keyframe'a w klatce 40. Oczywiście ten obrót, który na tych trzech był wcześniej, zostaje w tej pozycji utrwalony, więc nie ma problemu, że keyframe tam się doda kolejny raz. I teraz w klatce 60 dodaję znowuż elegancko obrót, na przykład w osi Z, o, powiedzmy sobie o w tą stronę, niech to będzie kąt minus 90 stopni. Teraz daję rotation keyframe. No i widać, że już w osi Z mam obrót minus 180 stopni, ale na razie udawajmy, że jest wszystko w porządku. Dodajmy sobie jeszcze obrót na prawej ścianie, znowu, żeby go było ładnie widać. Na przykład o jakieś 90 stopni. Na początku robię keyframe'a w klatce 60, aby ustawić pozycję wyjściową. W klatce 80 przekręcam tę ścianę w osi X. No na przykład w ten sposób. No, kostka jest już troszkę pomieszana. Może jeszcze pół obrotu, na przykład tyle. I zakładam keyframe'a. Jak widać, zakładanie kolejnych klatek kluczowych na obroty jest bardzo proste. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Mogę jeszcze raz przekręcić ścianę frontową. Akurat ją widać, więc bez problemu. W klatce 80 keyframe. Następnie w klatce 100 przekręcam. Powiedzmy sobie tak. I keyframe. I wszystko jest ekstra, dopóty nie spróbuję później zobaczyć, co z tego mojego przekręcania wyszło. Dodam jeszcze jeden keyframe na górną ścianę. I tę górną ścianę przekręcę w klatce 120. Jeszcze raz 90 stopni, albo nawet 180. OK. I ostatni keyframe. Teraz ustawię sobie koniec animacji w klatce 140, aby chwilkę ona została zatrzymana, no i można teraz podziwiać. Mamy oczywiście nadzieję, jeżeli tego wcześniej nikt nie robił, że kostka się będzie elegancko kręciła, no więc proszę zobaczyć, co z tego wyszło. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. To jest masakra, mówiąc szczerze, ponieważ obroty owszem są, ale jakieś dziwne. Więc przede wszystkim, pierwszy obrót jest w porządku, jeżeli teraz powoli przewijam, ale drugi się rozwala. I tu dochodzi do jakiejś prawdziwej masakry i widać, że ta kostka jest zupełnie nie tak ustawiona, jak powinna być. Coś ją rozerwało. Dalej, jeżeli będę się przesuwał, to w odpowiedniej klatce, w której nakładałem keyframe, wszystko się składa do kupy tak, jak powinno być. Natomiast obrót następuje po złej trajektorii. Jest to
pierwsze zaskoczenie, które kiedyś przeżyłem i nie było ono miłe, od razu się przyznam. No i to jest właśnie związane z dzisiejszym tematem tutoriala. Jeżeli będę dalej przesuwał, to widzę, że nawet w płaszczyźnie ten obrót następuje w zły sposób, bo część z tych klocków poprzednio przekręconych już się odrywa. I tak się ta kostka rozwala w każdym następnym keyframe'ie, prawdę mówiąc coraz bardziej. A więc tutaj to już jest w ogóle jakaś masakra. Ok, przy obrocie 180 stopni trajektoria niektórych klocków jest po prostu absurdalna. Oczywiście nikt w ten sposób kostki nie układa, ponieważ gdyby to zrobił, to by mu w garści został tylko, powiedzmy sobie, luźny zestaw klocków. No a te klocki mógłby sobie złożyć później przy pomocy śrubokrętu. Tak nawiasem mówiąc, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli się kostkę złoży losowo, byle jak, tak żeby klocki były pomieszane, to tylko 1 na 12 takich układów statystycznie da się później ułożyć normalnie, przekręcając zgodnie z regułami. Nie wiem dlaczego to jest 1 na 12, ale tak wyliczono prawdopodobieństwo, trzeba być matematykiem, żeby to ogarnąć. W każdym razie, dodałem prawidłowo keyframe, a widać, że kostka się zupełnie popsuła. No i teraz jest to związane z czymś, co dotyczy rotacji oczywiście, ponieważ tutaj były keyframe tylko na rotacjach. Gdy ktoś chciał zobaczyć jeszcze jak wygląda edytor animacji, proszę bardzo. Moje keyframe teraz są tutaj. Zaznaczę może te elementy. Tak wygląda teraz zestaw krzywych sterujących ruchem. No, wygląda całkiem ładnie, jest dosyć symetryczny. Nie ma tutaj jakichś wielkich zwał, ale mimo wszystko gdzieś w tym miejscu następuje obrót w złej osi. Jest to prawdopodobnie oś Z, bo widać, że w tej osi akurat obrót nie powinien nastąpić, a jednak następuje. Jeżeli przekręcę teraz te trzy kostki w osi Z, to widać, że coś tam jest nie tak. Na pewno jest coś nie tak z obrotem na osi X. A więc te dwa obroty tutaj dochodzą i psują mi ten efekt, który miałem wcześniej. No dobra, to jest jedna z przypadłości systemu geometrii, w którym pracujemy teraz w Blenderze. Oczywiście można tego uniknąć, trzeba tylko wiedzieć jak. Inna rzecz, która jest również bardzo przykra i dotkliwa, pojawia się wtedy, kiedy zaczynam śledzić z kamery jakiś obiekt. Mam tutaj taką prostą scenę. Jest kamera, oczywiście z logiem PKB, ponieważ to w końcu firma. I leci w powietrzu Susan. Susan jest czerwona, ponieważ ląduje na Ziemi prosto z Księżyca, więc się trochę nagrzała. I można tą Susan przesuwać. Jednocześnie kamera jest tak ustawiona, aby tą Susan śledziła. Jeżeli spojrzę wzdłuż osi, to ta kamera na początku niech sobie stoi z boku, o tutaj. Kamera jest tak ustawiona, że kieruje się bezpośrednio zawsze na małpę. A więc tam, gdzie małpa jest, tam jest również kamera. Proszę zobaczyć, ta kamera się przesuwa i śledzi mój obiekt. To jest dokładnie tak samo, gdybym stał tutaj jako reporter i próbował sfilmować to nieudane w przyszłości lądowanie Susan na Ziemi. No i oczywiście powstały później krater. Tak czy inaczej, jeżeli małpa będzie lądować, kamera będzie śledziła jej ruch. I teraz, jeżeli ten ruch będzie się odbywał z jednej strony ekranu na drugą, to kamera będzie wiodła swoim okiem za małpą. Jak widać, ten ruch tutaj jest zupełnie spokojnie wykonywany, bezpiecznie, w naturalny sposób. Jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli ta kamera stałaby dokładnie pod małpą, zaraz ją przesunę w idealne położenie tutaj pod sam spód, weźmy sobie, zresetujmy rotację, znaczy położenie, przepraszam. Tutaj jest teraz kamera, idealnie pod Susan. To oczywiście w takiej sytuacji, kiedy ta Susan się do kamery zbliża, to kamera patrzy coraz wyżej. Patrzy coraz wyżej, aż w końcu dochodzi do pewnego momentu, kiedy jest już prawie idealnie pionowo. I w chwili, kiedy ta kamera jest idealnie pionowo, jest takie jedno położenie, następuje blokada osi i następuje przeskok. Jak widać, Blender tutaj stara się to zrobić w miarę dobrze i ta kamera się momentalnie przekręca. Natomiast ten ruch następuje tutaj natychmiast, a tak naprawdę, gdybym to robił o wiele wolniej, to ten ruch byłby no, nieskończenie szybki przy pewnym przegięciu tutaj, przy pewnym przełamaniu. A więc przy bardzo małym przesunięciu tej małpki następuje w kamerze bardzo szybki obrót o 180 stopni. To jest związane z tym, że kamera próbuje uniknąć tej blokady przegubu, ale tutaj do niej dochodzi. A dochodzi do niej dlatego, że kamera jest teraz obrócona w kierunku prosto do góry, a więc nastąpił obrót 90 stopni do pionu, a następnie dalej, przy czym ta kamera stara się zachować zawsze te kasety z filmem w górze, a więc musi nastąpić drugi obrót jeszcze.
No i jest to dosyć nieprzyjemne. Jeżeli ktoś chce spróbować z tą blokadą przegubu, na przykład jak to działa, zobaczyć na sobie, to proponuję wygiąć nadgarstek do góry, później skręcić go w lewo, a później przekręcić w prawo. Oczywiście nie polecam robić tego siłą, bo można stracić nadgarstek, a ma się tylko dwa najczęściej. W każdym razie nie jest to zbytnio możliwe, przynajmniej dla naszej anatomii takiej typowej. No i teraz o co z tym chodzi? Jest tutaj taki model małpki, którą wstawiłem wewnątrz takich pętli. I każda z tych pętli działa w ten sposób, że przesuwa się czy też kręci tylko w jednej współrzędnej. A więc na przykład ta czerwona pętla kręci się tylko wokół strzałki, która leży na osi X. Jeżeli teraz nacisnę R, ta pętla jest zablokowana, ona się będzie kręciła tylko wokół tej osi. Widać także, że mam tutaj blokady na poszczególne osie i kręci się tylko oś X, oczywiście dla tej pętli. OK? Usunę już ten obrót. Tak samo jest z tą pętlą zieloną. Ona się kręci wokół osi Y, dlatego jest zielona. No i oczywiście mam także pętlę niebieską, która kręci się tylko wokół osi Z. Dodatkowo do małpki dodałem jeszcze osie, które są zgodne z jej lokalnym układem odniesienia, a więc lokalny układ odniesienia małpy, czy ten taki względny układ współrzędnych, jest pokazany tymi jasnymi strzałkami. Jasno-niebieska strzałka to jest kierunek Z i tak dalej. Strzałki, które są w globalnym układzie współrzędnych, te nieruchome, to jest właśnie oś X, Y, Z w układzie globalnym. One się nie ruszają. Jeżeli teraz spróbuję taką małpkę zanimować, kręcąc tymi pętlami, to ona będzie wykonywała ruchy zgodne z obrotami. Jeżeli na przykład na początku przekręcę sobie pętlę X-ową, czy też wzdłuż wokół osi X przekręcę małpkę o 90 stopni, zróbmy to może, to jest przekręcenie małpki o 90 stopni, to widać, że lokalna oś małpki, ta oś Z, przekręca się i teraz pokazuje ujemny kierunek osi Y. Oczywiście tej osi Y globalnej. Natomiast oś lokalna małpki Y znajduje się tam, gdzie jest oś Z. Przekręciłem ją teraz trochę, aby było te osie widać. Oś X nakłada się na oś X. Jeżeli teraz spróbuję wykonać drugi obrót małpki, na przykład wzdłuż osi, czy też wokół osi Y, to trzeba pamiętać, że ta oś Y teraz była zgodna z globalnym układem osi Z. No i to powoduje później kłopoty. A więc jeżeli zrobię teraz takie przekręcenie, 90 stopni na osi Y, to nagle oś Y zaczyna pasować mi do ujemnej osi X, oś Z pasuje do ujemnej osi Y globalnej, a oś X lokalna pasuje do dodatniej osi Z globalnej. Nie wiem, czy to jest łatwe do zrozumienia, dlatego proponuję sobie to spokojnie obejrzeć i zastanowić się nad tym. Jeżeli teraz chciałbym przekręcić małpkę na przykład wzdłuż osi Z, to proszę bardzo, mogę to zrobić, ale proszę zobaczyć, że przekręcam małpę wzdłuż osi Z i spodziewałbym się, że jej ruch będzie wyglądał w ten sposób. Natomiast teraz robię to tak, że przekręcam samą małpkę, a tutaj przekręcam tylko oś Z, która jest z małpką związana. I jak widać, to przekręcenie osi Z odbywa się nie w tym kierunku, w którym bym chciał, aby się odbywało. Jest tak dlatego, że kręcę osią Z globalną teraz, a osie lokalne małpy są już całkowicie przestawiane. I to powoduje, że przekręcenie tej osi nakłada się na obrót, no, który jest teraz na przykład tutaj. No, ten może nie, szukam tego obrotu. O, teraz oś Z nałożyła się dokładnie z osią Y, a więc tak naprawdę straciłem jedną z osi. Dlatego, że jeżeli kręcę w osi Z, proszę zobaczyć, ustawiłem sobie Z tak mniej więcej na 55 stopni, to jest dokładnie to samo, co bym kręcił osią Y. Nie wiem, czy to widać. Kręcę osią Y, kręcę osią Z, a obrót małpy dokonuje się dokładnie w tej samej płaszczyźnie. Jest tak dlatego, że straciłem jeden stopień swobody, straciłem jedną z osi tutaj. No i to jest właśnie zjawisko, które nazywa się gimbal lock. To jest zjawisko blokady przegubu. I ono się wiąże ze stratą wymiarowości. Tak to można fachowo nazwać po prostu. A wymiary tutaj to są te trzy wartości X, Y, Z. Jeżeli odpowiednio przekręcę swój układ, to wtedy dwie z tych osi staną się jedną osią i nie będę w stanie przekręcić swojej małpy we właściwy sposób, tak aby uzyskać obrót, o który mi chodzi. I teraz, jeżeli ktoś chciałby poczytać trochę więcej na ten temat, to polecam udać się do Google'a i napisać sobie coś takiego jak gimbal lock. Można znaleźć mnóstwo ciekawych odwołań, przede wszystkim na Wikipedii. Jest to wszystko bardzo ładnie opisane. Mamy tutaj również trzy osie.
jest to wyjaśnione, dlaczego tak się dzieje, jest to opisane. No, oczywiście tutaj mamy język angielski, ale jeżeli ktoś się będzie bardzo chciał dowiedzieć, to myślę, że coś z tego może zrozumieć, choćby patrząc na rysunki. Ok, mamy tutaj przykłady różne, jak to działa, co się dzieje z samolotem na przykład, jak to wygląda w matematyce, bardzo ciekawe równanka macierzowe, no i tak dalej. Proponuję sobie to przejrzeć, nawet ci, którzy nie znają za bardzo angielskiego, mogą przynajmniej popatrzeć na obrazki, a jednocześnie chciałbym znaleźć coś takiego, co gdzieś było na temat kątów Eulera wyjaśnione. Zaraz zobaczymy, czy to będzie tutaj. Euler Angles. O, jest tutaj taki link. Proponuję przeczytać sobie również o kątach Eulera. Te kąty są takie, że definiują tak naprawdę obroty wokół trzech różnych osi, z tym, że tutaj jest ta definicja troszeczkę inna niż w Blenderze. Zaraz pokażę, jak w Blenderze można do tych kątów dojść. Ok? Tak to wygląda. I są różne reprezentacje tych kątów. Także można sobie przeczytać i zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. To nie tylko kąty Eulera są, są także Tighta Briana jeszcze, są Cardana na przykład. I mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Tu mamy podobny przykład jak z tą małpką, z tymi obrotami. Dobrze, wracając teraz do Blendera. Mamy w Blenderze różnego rodzaju układy odniesienia, w których możemy tego typu animacje próbować budować. I te układy odniesienia są tutaj w tej liście. Teraz pracujemy z układami typu X, Y, Z. X, Y, Z oznacza, że w moim przypadku, jak wszystko zaznaczę, najpierw główną osią, od której zależą wszystkie pozostałe, jest oś X. A więc to jest główna oś, która przekręca cały układ. I tak rzeczywiście się w tym przypadku dzieje. Jeżeli przekręcę coś na osi X, to w tym przypadku moją małpkę, to powoduje to, że przekręca się również zależna od niej oś Z i zależna od niej oś Y. Następnie mamy w kolejności oś Y, a więc jeżeli przekręcę oś Y, to przekręca się również oś Y, a na samym końcu dopiero przekręcić mogę oś Z. Ok? Tak to wygląda. Oczywiście można też pracować w zupełnie innym układzie odniesienia, w tym, w którym ta hierarchia jest zrobiona inaczej. Jeżeli wybiorę sobie z tej listy polecenie na przykład, czy też pozycję X, Z, Y, to w tym momencie moje obroty są tak zorganizowane, że rzeczywiście na początku obracam sobie wzdłuż osi X, czy też wokół osi X cały układ, ale następna w hierarchii transformacja to jest obrót wokół osi Z, a dopiero na samym końcu następuje obrót wokół osi Y. I to zmienia troszeczkę sytuację, zmienia troszeczkę sposób jakby wykonywania tych obrotów. I mamy takich możliwości tutaj kilka. To są wszystkie możliwości, które pozwalają uniknąć tego efektu blokady przegubu. Oczywiście w każdej transformacji ta blokada będzie następowała w innej orientacji, ale pozwala nam zmiana tych osi na uniknięcie tych blokad. I mamy także tutaj kąty, które są zgodne z tym, co na Wikipedii jest podane jako te kąty związane z orientacjami Eulera. A więc teraz mam układ czterowymiarowy, tak jakby, ponieważ on jest definiowany tutaj w ten sposób, że mam współrzędne x, y, z, które definiuje wektor tak naprawdę. Te trzy współrzędne definiują współrzędne wektora, czyli przesunięcie w osiach gdzieś w jakimś kierunku, a następnie współrzędna w, ten czwarty wymiar, określa obrót wokół tego wektora. Jest to dokładnie ten sam model czterowymiarowych danych, który mamy na przykład w przypadku kwaternionów. A to jest jeszcze inna reprezentacja obrotów, która jest najbardziej ogólna i która pozwala w zupełności uniknąć tej blokady przegubu. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, co to są kwaterniony, znowuż odsyłam do Wikipedii. Wystarczy tylko wejść na Google'a. Kwaternion. Wystarczy tylko wpisać odpowiednie hasło i zobaczyć, co to jest. Okay? To jest macierz czterowymiarowa przekształceń związana z obrotami tak naprawdę, a całość tej filozofii wielkiej matematycznej sprowadza się do tego, że mamy po prostu liczbę, która opisuje obrót. I ta liczba nie jest zwykłą liczbą, tak jak 5 czy 11, ale składa się z trzech składowych, które są urojone i z jednej składowej rzeczywistej. Dobrze mówię? Tak. Ogólna postać tej liczby jest dana w taki sposób, gdzie ona tutaj jest, zaraz zobaczymy. Tutaj są składniki, różne zależności. O, tutaj mamy liczbę, która jest kwaternionem. A więc jest część rzeczywista, liczba rzeczywista, następna liczba rzeczywista to jest B1, C1, D1, ale one są mnożone dodatkowo przez jeszcze składowe urojone. I te składowe urojone odpowiadają trzem prostopadłym osiom w układzie współrzędnych regularnym. Czyli orientują tak jakby kierunki. I dlatego
Tego typu liczba ma taką reprezentację, że jest to po prostu kąt obrotu wokół jakiegoś wektora danego w przestrzeni. Tak można to rozumieć. Oczywiście trudniej się orientować wzdłuż tego typu, czy też według tego typu współrzędnych, ale można do tego przywyknąć. Warto pamiętać, że is y, z określa tylko współrzędne wektora, natomiast obrót to jest nic innego jak kąt obrotu wokół tego wektora i tyle. No ale może zostawię to na później. Tak to wygląda. Oprócz tego, ci, którzy chcieliby pogłębić swoje zrozumienie tego efektu, odsyłam również do Google'a, ponieważ jest tutaj coś takiego jak film, który to wyjaśnia. Niestety film jest po angielsku, ale animacja jest bardzo dobrze przygotowana i można dobrze zrozumieć, co tutaj się dzieje. A więc polecam. I mamy także jeszcze jeden film, na którym jest wyjaśnione zasada działania tego gimbal locka. O tutaj. To jest Project Gorilla, bardzo fajne tutoriale, a więc polecam. Nie wiem, czy widać ten film, ale proponuję sobie poklikać i obejrzeć. No cóż, myślę, że to jest na razie wszystko w takim skrócie. Natomiast gdybyście chcieli zobaczyć, jak można unikać tego typu efektów, to możemy wrócić do tej naszej kostki, przejść sobie do edytora animacji i wszystkie takie frame'y, które dodaliśmy tutaj, usunąć. Wywaliłem takie frame'y, resetuję położenie klocków. Teraz jak można byłoby zapanować nad położeniem? Otóż nawet jeżeli chciałbym skorzystać z kątów Eulera, czyli z tych, które mam tutaj, to mógłbym zrobić tak. Ustawiam się w klatce pierwszej. I weźmy sobie, spróbujmy wykonać orientację, czy też rotację tylko tego pojedynczego klocka. Oczywiście, jeżeli spróbuję zrobić coś takiego, to na początku mogę ten klocek obrócić na przykład wzdłuż osi X. A więc zakładam keyframe'a na bieżące położenie w klatce pierwszej, następnie w klatce 20, dajmy na to, przekręcę sobie wzdłuż osi X ten klocek, tak aby się ustawił w tym miejscu. Oczywiście całą resztę również trzeba będzie przekręcić, ale na razie robimy to dla pojedynczego klocka. Dodaję teraz keyframe'a. W klatce 40 przekręćmy sobie ten klocek we współrzędnej Y. Również dodam keyframe'a. To jest wszystko bardzo proste, jeżeli się to robi. Natomiast tak naprawdę ten klocek wcale nie będzie chciał się dobrze kręcić. I teraz przekręcę sobie ten klocek wzdłuż współrzędnej X-owej w pionie. Proszę zobaczyć, że ruch odbywa się tutaj w pionie. I tutaj również dodaję keyframe'a. I to już wystarczy, aby nastąpił ta blokada przegubu. Dlatego jeżeli puszczę ten klocek teraz, to pierwszy obrót wykonuje prawidłowo, drugi wykonuje prawidłowo, a trzeci wykonuje w zupełnie jakiejś bezsensownej, przypadkowej osi. No i teraz jak z tym pracować? Klocek ma prawidłowe położenie wejściowe do tego fragmentu ruchu i wyjściowe. Natomiast obrót odbywa się wokół zupełnie bezsensownej trajektorii. I teraz, aby można to poprawić, trzeba byłoby zmienić hierarchię obrotu. Proszę pamiętać, że pierwszy obrót tutaj odbywał się wzdłuż, czy też wokół osi X. Ten odbywał się wokół osi Y i oś X tutaj nic nie przeszkadzała. A ten odbywał się wokół osi Z. I oś Z jest osią najbardziej zależną tutaj i tą, która powoduje, że następuje blokada przegubu. A więc gdybym w tym miejscu zmienił orientację tych osi, na przykład z X, Y, Z na X, Z, Y, w tym momencie oś Y byłaby narażona na ten obrót, a oś Z byłaby go oś Y byłaby narażona na ten blok, no, a Z nie, bo byłaby na drugim miejscu w hierarchii, więc nie zdążyłoby jeszcze do tego bloku dojść. No więc jeżeli to zrobię, to musiałbym w tym miejscu zmienić sobie orientację układu, czy też hierarchię układu i założyć keyframe'a. Mogę tutaj nacisnąć klawisz I i zakeyframe'ować element wybrany z listy. Oczywiście, aby to działało, poprzedni element muszę również zakeyframe'ować na poprzedniej jego pozycji, a więc tutaj musi być X, Y, Z również z keyframe'em. Teraz sprawdźmy, czy to nie zmienia przypadkiem orientacji kostki, ponieważ nieraz może być tak, że orientacja kostki się zmienia na skutek różnej hierarchii tych obrotów. Mamy tutaj niebieski do góry i dalej jest niebieski do góry, a więc nic się tak naprawdę nie zmieniło. W porządku. I teraz tak. Teraz należałoby wykonać obrót wzdłuż tej hierarchii, którą mam tutaj. A więc na początku tego keyframe'a stąd usunę. Nie ma go już tutaj. I kostka zostaje w położeniu, w którym była ustawiona. I mamy teraz orientację X, Z, Y. Oczywiście zakeyframe'uję również w tym położeniu docelowym. I teraz należałoby kostkę obrócić wzdłuż współrzędnej X-owej. I to się całkiem nieźle udało tutaj.
Zobaczymy, jak to będzie teraz. Zakładam keyframe'a. Ciach. Teraz wracam do pozycji, w której byłem poprzednio i proszę zobaczyć, kostka nadal się źle obraca. Ale już jest troszeczkę inny efekt. Już trochę jakby nie leci krzywo, znaczy leci krzywo, owszem, ale nie leci aż tak bardzo tu na boki. A więc należałoby wypróbować troszeczkę inną orientację w tym miejscu. Być może to będzie YXZ, albo na przykład YZX, albo na przykład ZXY i tak dalej. Jestem teraz w trakcie fragmentu obrotu, no i teraz widać, że ta kostka stoi w złym miejscu. Natomiast można opanować te obroty, ustawiając to właściwie. Teraz mi się to po prostu nie udało. Tak czy inaczej, jeżeli będziemy robili to w ten sposób, to czeka nas masa pracy związana z każdą kostką z osobna i z kontrolą dokładną tego, co dzieje się w tych współrzędnych tutaj. No i niestety, jest to kłopotliwe. Gdybyśmy chcieli zrobić to porządnie, należałoby przejść do orientacji takiej jak kwaterniony i dla każdej kostki musiałaby ta orientacja, czy też sposób pracy na kwaterniony zostać zmieniona, a więc wszystkie 27 kostek w tej kostce Rubika należałoby najpierw zmienić na takie kwaterniony i wtedy miałoby to sens. Na dowód tego, że to działa, chciałem pokazać taki mały filmik, który przygotowałem wcześniej związany z kostką. Mamy tutaj w blenderze coś takiego jak Rubik Out. To jest zestaw obrazków, które wyglądają w taki sposób. Okay. To jest animacja, którą zrobiłem w przygotowaniu jakby do tego tutoriala, więc może ją wyświetlimy sobie mplayerem. Mplayer MF, powiedzmy sobie Rubik Out minus lub 10. Minus VOX11. Mam nadzieję, że będzie widać film pokazany w ten sposób. No chyba zdaje się, że pomyliłem coś i nie będzie mi ten film chciał działać. Momencik. Zaraz dojdę, o co tutaj chodzi. Prawdopodobnie mam źle wpisaną ścieżkę. Zobaczmy, czy to będzie tak działać. Też nie. Nie można znaleźć tych obrazków, niestety. Zobaczmy, może tak. No i tu powinna być względna ścieżka. O, teraz działa. Ok, więc tak wygląda animacja, którą przygotowałem do celów tego tutoriala. Jak widać, obroty kostki można opanować. To wszystko udało się zrobić właśnie w orientacji kwaternionowej. Na ten temat można będzie chyba zrobić osobny tutorial, jeżeli będziecie chcieli. Teraz lecieć od początku. Dodałem także trzy lustra po to, aby było widać te ukryte ściany kostki. No i teraz dokładnie wiadomo, co się z nią dzieje. Te lekkie cienie, które latają tutaj po bokach, to są odbicia po prostu w tym niewidzialnym lustrze. Oczywiście każda strona kostki ma swoją nazwę i w notacji te nazwy są używane w takiej skrótowej formie zapisu. To jest F na przykład 90, czy też F po prostu oznacza obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i tak dalej. Przy okazji warto może by było powiedzieć, jak zrobić taką ładną kostkę, ponieważ tutaj jak widać kostka jest tak zrobiona, że ma lekko zaokrąglone rogi na papierkach i te papierki mają białe krawędzie, bo widać, że rzeczywiście są naklejone. Ale myślę, że to będzie osobny tutorial. Także to by było tyle na temat tego, w jaki sposób pracować z tym zjawiskiem blokady przegubu. Nie pokazałem zbyt dokładnie, jak można to zrobić tutaj z tą kostką. Nie pokonałem tego błędu, ale myślę, że w następnym tutorialu o kostce można byłoby takie coś zrobić. A więc do zobaczenia i polecam uwadze to dziwne zjawisko, z którym być może w życiu niektórzy z nas mieli do czynienia. Do następnego razu. Do zobaczenia.